Witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Senior 60+. Jak zawsze wspólnie z zespołem Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowaliśmy dla Państwa kilka interesujących propozycji na najbliższe dni. Opowie o nich, tak jak zapowiadaliśmy, Anna Szwak. W pierwszej kolejności bardzo serdecznie pragnę Państwa zaprosić na Poznańskie Dni Rodziny, które będą trwały od 12 maja do 2 czerwca. Festyn rozpoczynający Poznańskie Dni Rodziny odbędzie się na Łęgach Dębielskich o godzinie 11:30 do 16:30. Bardzo serdecznie zapraszam. W ramach Poznańskich Dni Rodziny odbędą się wydarzenia również w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych, na które obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 847 21 11. 17 maja o godzinie 13 odbędzie się wydarzenie z Centrum Inicjatyw i Europejskiego Instytutu Mediacji na temat rozwiązywania konfliktów i sporów prowadzonego przez pana Marcelego Kwaśniewskiego. Pan opowie, czym jest mediacja, jak rozwiązywać konflikty międzyludzkie. Bardzo serdecznie polecam i zapraszam na spotkanie. 24 maja o godzinie 11 odbędzie się warsztat dotyczący staropolskich i oświeceniowych form spędzania wolnego czasu. Będzie przewidziany wykład, ale również zajęcia praktyczne. 24 maja o godzinie 15 na Uniwersytecie Ekonomicznym przy Alei Niepodległości 10 w sali 111 odbędzie się wykład, jeżeli chodzi o pomoc medyczną w nagłych przypadkach, gdzie szukać pomocy. Dowiemy się, jak reagować w sytuacji np. udaru mózgu czy zawału serca, jak pomaga SOR czy Izba Przyjęć. Biblioteka Raczyńskich obchodzi w miesiącu maju 189 urodziny. Bardzo serdecznie zapraszam 4 maja o godzinie 12 na spotkanie z panią Elizą Piotrowską, która napisała książkę na temat tajemnic Biblioteki Raczyńskich. Dowiemy się, jakie tajemnice kryje Biblioteka Raczyńskich, jak pisać książki, dlaczego warto je czytać. 4 maja również o godzinie 17 odbędzie się spotkanie z panem Bogusiem Janiszewskim. Mózg to, o czym dorośli nie mówią. W książce autor wyjaśnia, jak działa mózg i to jest organ, który jest tajemnicą naszego ciała. 5 maja o godzinie 17, również na Placu Wolności w sali 1, odbędzie się spotkanie z panem Cezarem Łazarewiczem, koronkowa robota sprawa gorgonowej. Z reportażystą będzie rozmawiać dr Michał Larek. Bardzo serdecznie zapraszam. 5 maja o godzinie 19, również w Bibliotece Raczyńskich w holu, odbędzie się potańcówka literacka XIX i XX wieku. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie ona również przeplata tekstami poetyckimi właśnie z tych wieków, a tańce poprowadzi tancerz i choreograf pan Adam Padła. Zapraszam Państwa do Centrum Kultury Zamek, które jest naszym miejscem przyjaznym seniorom. 3 maja odbędzie się seans filmowy w sali kinowej Śmierć Stalina. Koszt biletów 13 zł. 7 maja odbędzie się akademicki wykład w kinie, muzyka filmowa, muzyka w kinie o godzinie 11:30. 8 maja są seryjni poeci w sali nowej, spotkanie o godzinie 18 z panią Hanną Janczak i Małgorzatą Lebdą. Wstęp wolny, zapraszam serdecznie. 8 maja odbędzie się w holu balkonowym o godzinie 18 uniwersyteckie wykłady na zamku Wolność ludzka wobec przyrody. Wykład poprowadzi pan profesor doktor habilitowany Andrzej Mizgalski. 10 maja o godzinie 13 odbędzie się seans dla seniora, zakochanie jeden krok, koszt biletów 13 zł. 12 maja zapraszam bardzo serdecznie o godzinie 12 zbiórka w holu Centrum Kultury Zamek, wycieczka pod tytułem Poczuj Miasto. Co to tak naprawdę jest rewitalizacja? Przewidziana jest wycieczka ulicą Świętego Marcina oraz warsztaty w Centrum Kultury Zamek. Wejściówki do odbioru są w kasie w Centrum Kultury Zamek. Serdecznie zapraszam. Zachęcam również na tematyczne wycieczki do Bramy Poznania, które odbędą się od maja do września w soboty o godzinie 17. Najbliższa taka wycieczka odbędzie się 5 maja Poznańskim Szlakiem Kobiet. Proszę się uzbroić w wygodne buty, ponieważ wycieczka minimum będzie trwała 2 godziny. Start przed katedrą.
Drugie spotkanie wycieczkowe odbędzie się 12 maja pod tytułem Trakt na kole. Wejściówki do odebrania są na godzinę przed wycieczką w punkcie informacji śluzy katedralnej i też tam jest miejsce zbiórki. Kolejną propozycją, którą pragnę Państwu przedstawić, są seanse filmowe w kinie Rialto przy ulicy Dąbrowskiego 38. 8 maja o godzinie 13 i 15.30 zapraszam na film pod tytułem Śmierć Stalina. 15 maja o godzinie też 13 i 15.30 będzie pokaz filmu Prawdziwa Historia. 22 maja będzie film Tali, również w tych samych godzinach. I 29 maja film Pozycja Obowiązkowa. Bilety są w cenie 10 bądź 12 zł. Noc w palmiarni, będzie to pierwsza noc w tym roku, która odbędzie się 4 maja. Od godziny 12 do godziny 2 będzie można wziąć udział w wystawie. Proszę pamiętać o tym, że kasa otwarta jest do godziny 1.30. Noc w palmiarni będzie uświetniała interaktywna instalacja pana Patryka Lichoty, Rośliny cyborganiczne. Zapraszam serdecznie. W dniach 11 i 12 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza z Wydziału Neofilologii. Są przewidziane różnego rodzaju atrakcje, warsztaty, prelekcje, spotkania, pokazy i prezentacje. 11 maja zapraszam do siedziby Wydziału Kolegium Novum przy Alejach Niepodległości 4 w godzinach od 10 do 16 na wystawę przykładów m.in. pana Tadeusza, sesję posterów naukowych, prezentację laboratorium psycholingwistycznego i piknik różnorodności smakowej. 12 maja zapraszam Państwa bardzo serdecznie do pawilonu przy ulicy Ewangelickiej 1 o godzinie 10. Przewidziane są też tam różnego rodzaju atrakcje, warsztaty taneczne, muzyczne, rękodzielnicze, pokazy i wystawy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do naszego Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego 24 w Poznaniu. Przypominam również, że do odbioru jest Tytka Seniora. Proszę pamiętać o tym, że bardzo dużym cieszy się zainteresowaniem, więc jej dostępność jest ograniczona. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Korzystajmy więc z wolnych dni, pięknej pogody i tego, co proponują instytucje pracujące na rzecz osób starszych. Nie warto siedzieć samemu w domu. Warto wyjść, poznać nowe miejsca i nawiązać nowe znajomości. Na dzisiaj to wszystko. Wspólnie z Anią zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.